Pamiętam, jak dziecięciem w szkole podstawowej będąc dostałem pałę, albo dwóję, ten to wsuwałem zeszyt z oceną pod dywan i brałem nowy zeszyt. Ale rodziców coś tknęło, kiedy w kraju zaczęło brakować zeszytów, a tato wchodząc do mojego pokoju uderzył się o dywan w kolano. Znaczy, zajrzał, znalazł, dostałem łomot, a rodzice za sprzedane na makulaturę moje zeszyty kupili transatlantyk. Czy krzesło, ja już nie pamiętam, się mylą te dwie rzeczy. Mówię o tym dlatego, że rząd teraz zachowuje się tak jak ja wtedy, tak dziecinnie, czyli zamiata problemy pod dywan. Choćby prawdę o prawdziwej wysokości długu Polski. Oficjalnie dług wynosi 900 miliardów złotych, a nieoficjalnie sięga ponad 2 bilionów złotych. Ta różnica to tak zwany dług ukryty. Co to jest dług ukryty? Notujemy. Najogólniej rzecz biorąc, to jest coś złego. Taki zeszyt z pałą, nie? Dlatego jest pod dywanem. Ten dług ukryty to wydatki państwa, na przykład na służbę zdrowia i zobowiązanie emerytalne ZUS-u, których nie wlicza się w oficjalny dług publiczny, tak wiecie, pod dywan. Dlatego rząd stara się schować przed nami ukryty dług pod tym dywanem, zapomnienia, żebyśmy się nie burzyli jak moi rodzice, kiedy pod dywanem znaleźli moje niechlubne zeszyty. Bo łomot gotowy. Bo, słuchajcie, jakby człowiek prywatny robił to, co rząd, to by człowieka zamknęli. No bo idź weź, zabierz sąsiadce 1000 złotych i powiedz, że za 30 lat dasz jej 20. Jak dobrze pójdzie. Bo koszta twojego utrzymania rosną, musisz się ubrać, podróżować, z czegoś żyć. No tak mniej więcej funkcjonuje ZUS i całe państwo.